No hej ludziska, cześć wam wszystkim, z tej strony jak zwykle ja, czyli Grzechu 40. Mam zaszczyt zaprezentować wam kolejny, mam nadzieję całkiem epicki odcinek serii Zagrajmy w City Skylines, czy Miasto Wieżowców, Miasto Drapaczy Chmur. Zobaczcie jak cudownie, idyllicznie prezentuje się sylwetka mojego miasta z perspektywy tegoż właśnie wysokościowca, jakim jest First Canadian Center. Rzeczywiście widok rozpościerający swoje dumne lico z owego Drapacza Chmur będzie przepiękny, tym bardziej w przyszłości, jak jeszcze dopieszczę oczywiście to, co będzie się znajdowało za jego plecami, ale póki co przejdźmy do faktycznego gameplayu. Notabene też muszę przyznać, że bardzo wielu z was, bardzo wielu z moich widzów bezustannie pyta mnie, nęka pytaniami odnośnie tej tajemniczej 40. Cóż to w ogóle jest za liczba? Czy ta liczba oznacza jakiś tajemny znak Illuminatum, który będzie zwiastował wiek, w którym choćby ta organizacja przejmie kontrolę nad społeczeństwem i cywilizacją ludzką i się ujawni ostatecznie? Czy też może to jest jakiś symbol okultystyczny szatana, mojego pana, który podczas odpowiedniej mszy przyzwie tegoż właśnie szatana z zaświatów, a być może jest to, mówiąc kolokwialnym językiem, nic więcej jak liczba lat siostry, szwagra, brata, córki mojego ojca. Ale nie, nic z tych rzeczy, zaskoczę was, to jest po prostu liczba wzięta totalnie z dupy. Dosłownie, kiedy zakładałem kanał Grzechu 40, no nie mogłem założyć kanału Grzechu. Fizycznie taka nazwa, taka domena była zajęta, w związku z czym musiałem dodać do tego jakąś cyfrę. Bardzo często ludzie tak robili, w związku z czym ja również tak zrobiłem. A 40 wydawała mi się liczbą ładnie wyglądającą z perspektywy pisma, a i przy okazji łatwo się wymawiającą, dlatego zostało Grzechu 40. I nie ma tutaj żadnych dodatkowych podtekstów. Czekajcie, coś mi tu śmierdzi. I to nie są bączusie. Wbrew pozorom to wcale nie są bączusie, bowiem zlokalizowałem tutaj swego czasu, poza nagraniami, jeżeli pamiętacie, taki właśnie postument, ale on musi mieć chyba kontakt z zewnętrznym światem, bo z tego co widzę obecnie niestety nie funkcjonuje, jest tam przestępczość. Pewnie jacyś zachodni imperialiści podburzają naród. Tylko że kurde, jeżeli ja tam będę musiał jeszcze doprowadzić chodniki, gdzie są w ogóle chodniki, no szlak, szukam tego i szukam, gdzie to jest? Nie, zaraz, a co było tutaj? Co to jest? Co to? Ścieżka brukowana, tak. Czy mogę to podpiąć do tego? I do tego na przykład? Nie mogę. Zaraz. Tutaj musiał, tutaj mam autostradę, no z autostradą tego nie połączę. Czy mogę to w tunel wpierdopcyć? Mogę. A widzicie, to zmienia postać rzeczy. W takim razie postarałbym się tą ścieżkę właśnie wpierdopcyć w takowy tunel. Mniej więcej na środku to podepniemy. I srubu dubu du w tunel. Czy to dało radę? Jakiś taki... Nie, coś ty tu wybudował, człowieku. Absolutnie nie. Ty masz to z powierzchni, chłopie. O, tak zrobić. Nie da się, no bez jaj. Naprawdę się nie da. Ale kaszana. Czekajcie, ja to muszę jakoś inaczej ogarnąć. Musi się dać, muszę ten kompleks połączyć z resztą świata, no bo inaczej przestępczość się tutaj będzie szerzyła, a tego muszę uniknąć, tak? No nie mogę na to przystać. Czemu ja w ogóle... Co? Ja nie mogę w ogóle tego połączyć z tym? Wykpicie, czy jak? Nie no, chyba połączyłem. I teraz jakbym tutaj tunel wybudował, może to i będzie wyglądało troszeczkę dziwnie, ale na to akurat teraz nie patrzę. Patrzę na to, żeby to w ogóle mogło tutaj zajść i żeby ludzie mogli z tego w ogóle jakkolwiek korzystać. Więc jakbym to zrobił tak i tutaj page up i tą ścieżynkę bym podłączył powiedzmy tutaj, tak? Można tak? Można? Chyba można! Albo można! Tak też może być. Dobra, czyli tam wyprowadziłem jedno w tym kierunku i teraz mógłbym to jeszcze, prawdę mówiąc, czekajcie, to można ciekawe tutaj zaprojektować pod ziemią. Bo ja mogę to wyprowadzić jeszcze z drugiej strony. Przecież tunel to niczemu nie wadzi, w związku z czym... A jednak wadzi. A czemu wadzi, bo nie rozumiem, przepraszam bardzo. Przecież to jest pod ziemią, więc co to ma do autostrady, która jest na powierzchni? A czemu ty chcesz wyjść z tej podziemi, halo? Ty masz się cimieć pod ziemią. Rozumisz? No, rozumisz. Zrobimy tak. I tutaj bym to wyprofilował na zewnątrz. Jak to wygląda? Wow, no wygląda nieco pokracznie. Ale ja to tak zrobię.
może nie do końca identycznie tak, ale ja to jakoś tak rozwikłam, żeby to właśnie mogło tak funkcjonować. To tutaj podprowadził i tutaj wyprowadź to z podziemi. A, to musi być. A, nie, nie musi być. Zaraz, czekajcie. Teraz nie powstała żadna skarpa. I chodnik jest. I chodnik chyba będzie użyteczny. W związku z czym super sprawa. Czyli to już mi się podoba. Czyli ludzie będą mogli z południa miasta dojść tutaj. Jeszcze bym zrobił taką samą przewiązkę, tylko na północ. Zorientowaną, wiecie? Zorientowaną na północ. O. Dlaczego to robię tunelami? Z tego prostego powodu, że tunele są mniej inwazyjne i mniej mi tutaj brużdżą koncepcji. A bo ja tu metro mam. A to mi bruździ w koncepcji. Metra nie przewidziałem. Dobra, spróbujmy to w takim razie włożyć jeszcze pod metro, jeszcze głębiej. To już naprawdę karkołomna inwestycja. No ale hej! Kto bogatemu zabroni, nie? Cnie, co tak? No pewnie, że tak. I tutaj byś to wyprowadził. O! Jest, połączyło się? No pikniem! Zacnie i z drugiej strony zrobię dokładnie. Wypisz, wymaluj to samo, czyli połączę ten tunel. Stąd go wyprowadzę. W tamtym kierunku. No może tunel nieco długi. No ale hej, tak musi być. I tutaj połącz to sobie tak. Jeszcze posadzimy jakieś drzewka, palemki, pierdzi bączki. Takie sprawy. Coś ala taki sektor parkowy, coś w ten deseń. Tutaj po środku nie będę drzew dawał, bo one by mi tylko bruździły wygląd tego wszystkiego. Czy tutaj mogę coś wybudować? Nie mogę. Czyli tutaj też myślę, że jakieś parki zaprojektuję. Tak przewiążę po prostu te siatki ścieżynek. Czekaj, czekaj. Jakoś to tak fikuśnie trzeba zrobić, żeby to ładnie wyglądało. Jedną alejkę wygnę tutaj. Poprowadzę za tym wszystkim troszeczkę przy torach. O, i tu ją dam z powrotem, drugą odbiję stąd, przeprowadzę to powiedzmy w taki sposób, pomiędzy tym wszystkim nie da się. No szlak by cię chrumolił, tak ci powiem. O, o jak się nie da, pewnie, że się da. Ty to tylko takie dziwne rzeczy opowiadasz, a tu się wszystko pięknie da. Taki parczek tutaj. No będzie to park nieco dziwny, bo taki przy torowisku, ale hej. Nie takie rzeczy się buduje w miastach, więc powiedzmy, że coś takiego rzeczywiście tutaj stworzę. O, taką alejkę. No tutaj to już nie dam rady na południu nic takiego zrobić. Chyba, że... O, tutaj to może wcisnę, ale to w przyszłości, jeszcze nie teraz. W przyszłości takie parki tutaj będę kreował. Na początek chcę te północne dzielnice zaprojektować. Teraz tak, gdzie mam obszar pod budowę? Tutaj, czyli drzewa muszę wybudować tak troszeczkę blisko alejki. Jakieś tutaj agawy, akacjem, baobaby. Takie sprawy. Lubię drzewa liściaste, ale palemki też sobie pierdyknę. Czemuż by nie? Przy torach to nawet będzie wskazane, będzie ograniczało hałas. Tak więc spoko sprawa. O, proszę bardzo. Coś w ten deseń. No, już to wygląda jakby tak troszeczkę przyjaźniej dla ludzi. Dokładnie podobne rzeczy zrobię tutaj. Tak jak mówię, no z perspektywy parku może i ta przestrzeń nie jest jakaś potwornie szczególna, choćby dlatego, że to jest wszystko nieopodal autostrad, ale drzewa i alejki nie zaszkodzą, zawsze ludzie będą mieli gdzieś z psem. Tak więc spokojna wasza rozczochrana, albo obalić przysłowiowego browca w plenerze, prawda? W wielkich aglomeracjach to jest zazwyczaj problem. Gdzie można w plenerze obalić browca? Zawsze jak są mieszkańcy jakiejś aglomeracji, to mają takie swoje miejscówy rozpoznawalne, które już kojarzą i udają się typowo w nie.
Zresztą nawet jak ja studiowałem w Katowicach, to też takie miejscowe mieliśmy. To nie jest powód do wstydu, bo żeby się zrelaksować, czasami takie piwko można sobie obalić. A i przy okazji też należy zauważyć, że zakaz picia w miejscu publicznym nie oznacza, że w ogóle wam nie wolno pić w mieście. Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z tego, iż ustawodawca dokładnie sprecyzował, co miał na myśli, pisząc miejsce publiczne. Chodzi o parki, o placówki bardzo blisko usytuowane względem właśnie szeroko pojętych instytucji edukacyjnych, takie jak przedszkola, szkoły, uniwersytety i tak dalej, o place miejskie i obszar wzdłuż ulic. Natomiast jeżeli w przepisach prawa lokalnych stworzonych przez samorząd terytorialny danego miasta nie macie wypunktowanych jeszcze na przykład jakichś skwerów zielonych nieopodal obszarów zabudowy, bądź też choćby wewnętrznych placów jakiś tam osiedli, to tam można pić. Oczywiście musicie się zorientować, czy rzeczywiście samorząd terytorialny czegoś takiego wam nie wypunktował, czy to tam gdzieś nie jest zapisane, bo może być i wtedy będzie psikus, ale jeżeli nie jest zapisane, no to zgodnie z ustawodawstwem polskim nie jest uważane za miejsce publiczne. Warto wiedzieć. Dobra, troszeczkę tak spojrzałem w stronę tych pociągów, bo zaczynam się przejmować tym, co się tutaj wyrabia. Zobaczcie, ile tutaj lokomotyw suwnie po tych torowiskach. Niestety dosyć często te lokomotywy zaczynają stawać. To mi się nie podoba. Nie jest to fajne. Nie wiem, jak to zanegować. W przyszłości jeszcze będę nad tym kontemplował. No póki co chyba musi być jak jest. Dobra, jeżeli chodzi o obszary zabudowy, obecnie nie ma zapotrzebowania na nic, na dobrą sprawę, w związku z czym tym się raczej zająć nie mogę, ale tutaj bym pierdyknął jakiś drapacz chmur, jakiś wieżowiec, w związku z czym myślę, że to nie będzie taki zły pomysł. Nawet już miałem w planach Crystal Tower, dokładnie to tutaj chciałem wybudować. To jest taki drapacz chmur, nie do końca tak inwazyjny jak First Canadian Center, ale też będzie przewiązywał rutynę niskiej zabudowy. Zobaczcie, taki to jest wieżowiec. Już też taki dosyć konkretnych rozmiarów, ale ta gra już kratkuje. Siemy się o wieprzu ogarni. Już takich dosyć konkretnych rozmiarów, ale mimo wszystko to jeszcze nie jest taka struktura, żeby potwornie gryzła się z tymi obszarami podmiejskimi, które są zlokalizowane zaraz obok, prawda? Natomiast tutaj, z tego co wam opowiadałem, planuję wybudować jeden z najwyższych drapaczy chmur w całym mieście, w związku z czym te wieżowce nieopodal też muszą być, co by on nie był zaraz przy takich domkach jednorodzinnych, bo to by głupio wyglądało. Dobra, czym się zajmiemy dzisiaj, bo tak pierdniczym, już 12 minut, a przecież wypadałoby zająć się szeroko pojętą rozbudową mojego Pierdziszewa. Obiecywałem wam ostatnio, że na tym materiale zajmę się już kreowaniem sektorów parkowych usytuowanych z prawej strony nowej dzielnicy i właśnie to teraz będę czynił, przy okazji zaimplementuję to potężne wzgórze pod kolosalny, ogromny obiekt, który tutaj spocznie na tym wzgórzu. Naprawdę będzie to wyglądało przecudownie, zobaczycie. Ale nie ubiegajmy faktów. Dobra, teraz muszę spojrzeć na moją ściągę, co ja tutaj planowałem zlokalizować i gdzie. To jest sektor 9, mam to rozrysowane na karteczce. W sektorze 9 planowałem zlokalizować cyrk jekaterynburski, czyli to jest sektor 9, ten cyrk będzie tutaj. Ha, widzicie, jakie rozpiski mam? Że właśnie to specjalnie długo mi nie zajęło. To jest dokładnie ten kompleks. Troszeczkę taką lekką komuną on wieje, bo gdybyście przyjrzeli się, ile jego budowa kosztowała w ogóle? 120 tysięcy. No tanie to nie było, ale warto. Zobaczcie, jaki to jest potężny kompleks, jaką ma kopułę nad sobą. Rzeczywiście troszeczkę komuną to wieje, bo to jest budownictwo takiego bloku wschodniego, tej żelaznej kurtyny, z tego co widzicie, ale myślę, że pięknie będzie się wpisywał w ogólny konterfekt Pierdziszewa i Grzechosławii. Czekajcie, dajcie mi sekundkę, muszę jej potrapać w nos! Dobra, kryzys zażegnany, nos podrapany. No i co, niestety znowu muszę tam wpierdzielić te brzydkie sieci przesyłowe, ale to jest rozwiązanie chwilowe, tak jak wam wielokrotnie mówiłem, w przyszłości się tego pozbędę. Póki co coś ten cyrk musi zasilać, prawda? Taki tutaj kompleks stanie. Ładnie to wygląda.
Naprawdę jest to ogromna struktura, naprzeciwko, rzecz jasna, samego sektoru władz Grzechosławii. To nie jest przypadek, że ja tutaj kontynuuję właśnie ten sektor zabudowy takiej typowej parkowej. Zresztą w przyszłości zobaczycie, dlaczego to nie jest przypadek, dlaczego mi na tym zależało, żeby właśnie tutaj to spoczęło. Naprzeciwko tego cyrku myślę, że będę kreował takie obszary zabudowy mieszkalnej o niskiej intensyfikacji, bo tutaj nie chcę mieć wieżowców w tym rejonie. Tak to zrobimy. A tutaj obok powiedzmy jakieś tam handlówki. Coś w ten deseń. O, ale też niskiej intensyfikacji. Zaraz przy torowiskach również będą handlówki. Tutaj przy parku. A zresztą ten sektor zaimplementuje typowo pod park. W związku z czym tutaj już nie będzie żadnych budynków. Czekajcie, tylko te alejki znowu muszę znaleźć. Co się dzieje? Gorącunutsu, chyba nie to kliknąłem. Ale mniejsza. Dobra, to jeszcze alejkę przewiążemy tutaj. O, tak to zrobimy. I drzewa. Drzewo! No, to będzie bardzo ładne. I tutaj ludziska zrobię dokładnie to samo. Też już w tym miejscu nie będę kreował żadnej zabudowy, tylko to będzie taki mini park. No i drzewa. Bardzo lubię ten konkretny gatunek drzew. To jest mały buk. W takim razie lubię buki. W realnym świecie nie lubię takich drzew. Ludziska nie lubię drzew liściastych, za bardzo zastawiają słońce, a i przy okazji strasznie śmiecą. Wiecie, te liście jak potem spadną, gnój się zaczyna robić. Wolę iglaki. Zdecydowanie świerki jest moim ulubionym drzewem, no ale w grze akurat drzew iglastych nie ma, a w każdym razie nie ma w tej wersji gry, którą ja dysponuję, w związku z czym te buki też są bardzo ładne. No i dobra, tutaj już coś się zaczyna nawet lokalizować nieopodal, z tego co widzę, nawet pomimo tego faktu, że ja nie mam zapotrzebowania na nowe obszary mieszkalne, ani handlowe, ani jakiekolwiek inne, ale mniejsza, nie będziemy się tym specjalnie przejmowali. No co mnie tak w tym nosie kręci, chyba... Chyba na seks? No nie wiem. Dziabnę sobie herbatki. No i dobra, dalej. Zabudowujmy ten kompleks, te wszystkie sektory. Tutaj planowałem stworzyć potężny postument berlietów walecznych. Ludziska, tak jest. Oczywiście, zobaczcie, to jest postument berlietów walecznych. Jak Grzechosławia kiedyś upadała, imperator miał problemy, armia Grzechosławii się cofała, zachodni imperialiści nachodzili na nas ze wszystkich stron i chcieli podbić dumny lud prosiaczników, wtedy przybyli berlietowie walecznim, którzy wspomogli imperatora i odbudowali potęgę Grzechosławii. I ku czci tego dumnego wydarzenia postawimy tutaj taki potężny postument. Oczywiście samo wydarzenie, ta mitologia Grzechosławii jest luźnym nawiązaniem do utraty mojego poprzedniego kanału. Berliet bardzo mi wtedy pomógł i zawsze to będę powtarzał, że gdyby nie on, to ja bym nowego kanału Grzechu 40 już nie założył. W związku z czym nie byłoby już Grzecha 40, nie byłoby tych materiałów. On mnie wtedy bardzo zawzięcie i zażarcie nakłaniał do tego, żebym jednak nie odpuszczał, żebym dalej robił to, co robiłem do tej pory. No i tylko i wyłącznie dzięki niemu powróciłem do nagrywania. Tak więc pomnik mu się tutaj należy. No i co? I to oczywiście nie wszystko. Jeszcze w międzyczasie gdzieś jakieś parki tutaj zaimplementuję, to nie będzie taki łysy teren, ale na początek chcę się skupić na najważniejszych obiektach tegoż właśnie terenu, w związku z czym na początek chcę te obiekty tutaj zlokalizować. Nieco wyżej, ponad owym dumnym pomnikiem, będzie się znajdowała brama prosiaczkowa. Tak jest. Rzecz jasna, również jest to obiekt z realnego świata, jest to nawiązanie do bramy brandenburskiej, z tego co widzicie, z Berlina. Tak to wygląda. Zaraz obok tej bramy, w momencie kiedy doszło do podziałów na kapitalistyczny świat zachodu i żelazną kurtynę wschodu, to zaraz obok bramy przechodził mur berliński. Można jeszcze dostrzec czasami takie zdjęcia archiwalne, jak te umocnienia, te druty kolczaste, te zapory przeciwczołgowe się rozpościerały zaraz pod dumnym licem owej konstrukcji. No całe szczęście tamte czasy już odeszły w niebyt. Niestety znowu muszę ciągnąć na północ te zasrane kable. To jest takie felerne, że nie można kabli pod ziemią przeprowadzić, tylko trzeba tak na powierzchni sobie bruździć. Ale tak jak mówiłem, to jest chwilowe, to w przyszłości zniknie. Tak, tutaj brama brandenburska, co jeszcze dalej? Jak to w ogóle wygląda? Na kable nie zwracajcie uwagi, one znikną.
Tak więc to akurat nie będzie tutaj odgrywało najmniejszego znaczenia. No ładnie się to prezentuje, zobaczcie. I tutaj ta delikatna górka, którą projektowałem z wyprzedzeniem. Naprawdę bardzo mi się to podoba, rzeczywiście jest to powód do dumy. Pięknie to wygląda. A tutaj wyżej chciałbym zlokalizować ludziska nic innego jak kolejny pałac wodza imperatora. Miałem już pałac letni, to był tutaj na wyspie, tutaj pałac główny, to tutaj powiedzmy będzie pałac, no nie wiem, wiosenny. Załóżmy, że to jest zacna inicjatywa i on będzie się rozpościerał dokładnie tutaj. No chyba, że nie będzie się rozpościerał dokładnie tutaj, bo z tego co widzę są problemy. Boże, jak ta gra mnie czasem wkurza, naprawdę. Mam prostą, równą drogę, więc o co chodzi, o co, come on, czemu się nie da w ogóle? Czekajcie, teraz mogę. Czyli teraz to postawię. I co? I teraz mogę tą drogę domurować? Mam nadzieję, że tak, bo jak nie, to kicha. Czekaj, czekaj. O. Tak to zrobimy. Mogę. To elegancko. No i widzicie, to jest jakieś pomylone w tej grze. Ona ma takie jakieś dziwne błędy, bugi, że przed chwilą się nie dało, a teraz na dobrą sprawę wybudowałem wszystko tak samo i już się da. A jeszcze przed chwilą się nie dało, nie? Trochę to dziwne. Wiecie co, żeby mi to tak nie bruździło w tym sektorze parkowym, to zrobimy tak, że nie tak to zrobimy. Nie będę tego wpierdylał w sam środek tego sektora, tylko kable przesunę na zewnętrzne krawędzie. Czemu nie mogę znowu, no? Gro, ty mnie chcesz prowadzić do grobu? No to ja mówię, teraz będę projektował te sektory parkowe, w związku z czym kable to mi się tutaj za bardzo nie przydadzą, wręcz przeciwnie, będą mi przeszkadzały. W przyszłości i tak się ich pozbędę, więc to jest chwilowa sprawa. I tutaj potrzebowałbym drogi na północ, ale co moje piękne oczęta widzą? Jest źle. Czekajcie, może troszeczkę przyhamuję upływ czasu, bo dzień mi mija, a ja muszę mieć słoneczko, żeby to zaprojektować tak jak chcę. Przede wszystkim muszę zaingerować tutaj w ukształtowanie terenu, bo ja nie chcę mieć takiej skarpy przy moim pałacu. No nie chcę jej tutaj mieć. Zdecydowanie. Ale zaraz to ogarniemy. Także i tutaj nie będzie, spokojnie. Ludziska spokojna, wasza rozczochrana. Wszystko będzie dobrze. Jak to wygląda? Dobrze wygląda. No i skarpy nie ma. I o to właśnie chodziło. Dobra. Tutaj mamy ten nasz pałac. Dlaczego te kable w ogóle podprowadzam? Moglibyście powiedzieć, a Grzechu, weź to pierdziel, potem to podprowadzisz, jak już wszystko wybudujesz. Teoretycznie tak, ale nie do końca, bo chcę wam pokazać w tej nocy, jak to będzie wszystko oświetlone, wiecie? I o to mi tutaj chodzi. Tą drogę poprowadzimy w taki sposób. I tutaj teraz OS-ikiem, że tak powiem, OS-ikiem, wężykiem, Jasiu, wężykiem. I tutaj tą drogę przeprowadzimy dokładnie tak. W ten sposób, mniej więcej. No, jakoś tak. Jakoś tak. Dobrze to wygląda? No pięknie, cudnie to wygląda. Burdello bum bum. Mucha nie siada. Mucha nie siada i jaj nie składa. Dobra. I tutaj na tym wzgórzu pewnie czekaliście na to, co ja tutaj chcę wybudować, co ja tutaj chcę dokładnie zlokalizować. Powiem wam co. Ludziska, posąg, matka ojczyzna wzywa, który był wybudowany w okresie zimnej wojny w Stalingradzie. Był to posąg symboliczny na cześć potęgi Związku Radzieckiego, na cześć przezwyciężenia sił III Rzeszy. Tylko czekajcie, bo trochę krzywo ta ulica była. O, coś takiego. Zobaczmy, jak to wygląda. Praktycznie największy posąg na świecie. Największa tego typu statua na świecie. Jest niebywałych wręcz rozmiarów. Jest większa od statuły wolności. W związku z czym powinno to na nas robić wrażenie. I właśnie dlatego chciałem tutaj usypać takie potężne wzgórze. Zapytacie czemu? Kurde, znowu jest nierówno. Chcę, żeby ta ulica była równo względem mojej standardowej siatki miasta, ale na razie mi to nie wychodzi. Nie wiem, tak? No chyba tak, zaraz to zobaczymy. Dlatego chciałem właśnie usypać takie potężne wzgórze, żeby posąg domino... No szlak, znowu nie mogę. Gro, znowu mnie denerwujesz! Denerwujesz mnie, halo! Czemu taka jesteś zła? Ty wredna gro. Głupia gra, nie lubię cię.
wiecznie problemy, tylko by robiła. Naraz. Chcę to mieć równolegle. Zaraz, żeby to zrobić równolegle, mogę sobie wybudować taki pomocniczy stelaż, który zaraz usunę zresztą. Ale wiecie, chwilowy. Żeby wiedzieć, co jest równoległe. O. I droga. Czekajcie, jeszcze dalej. I droga by wyszła stąd. No nie bardzo. Stąd by musiała wyjść. Coś takiego. I teraz będzie na pewno odpowiednio wyprofilowana. I do tego dopasuję tego ślimoczka. Więc będzie dobrze. Szlak, nie tak to miało być. Nie ta opcja była włączona. Sobie nabruździłem. Czekaj, Stasiu. Czekaj, czekaj, nie uciekaj. O, widzisz. I teraz ten stelaż mogę usunąć, już mi potrzebny nie jest. Dobra. Da się to teraz tutaj zlokalizować, czy się dalej nie da? No pewnie, że się da. No by się nie dało, no pom, 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 jak to? Teraz znowu, żeby to było współosiowo względem tego sektora parkowego. I dlaczego to chciałem zlokalizować dokładnie tutaj na takim potężnym wzgórzu? Zaraz wam powiem dlaczego. Okej. Dlatego, że naprawdę w Stalingradzie tą górkę jeszcze poprawię pomiędzy odcinkami, co by tutaj nie było żadnych nasypów. Będzie elegancka. Dlaczego to chciałem zlokalizować dokładnie tutaj? Dlatego, że naprawdę w rzeczywistym świecie, w Stalingradzie, czyli we współczesnym Wołgogradzie, ów posąg również dominuje nad miastem, jest wybudowany na potężnym wzgórzu, usypanym ku czci pamięci czerwonoarmistów, którzy walczyli właśnie za Związek Radziecki. I chciałem, żeby tutaj w Grzechosławii również on się znajdował na takim potężnym wzgórzu, żeby go było widać z daleka, tym bardziej, że to jest naprawdę ogromnych rozmiarów, kolosalny posąg. A i też nie przez przypadek zlokalizowałem go naprzeciwko samych sektorów władz Grzechosławii, bo teraz zobaczcie, co mi się tutaj wykreowało. Jaka fajna sprawa. Ja jestem w stanie zobaczyć ten posąg z wnętrza mojego miasta, z samego centrum, na dobrą sprawę, z tych wszystkich gmachów rządowych, a i przy okazji z mojego pałacu. Zobaczcie, ten posąg tam widnieje na horyzoncie. Cudownie się to prezentuje, naprawdę wow, jak to epicko wygląda, świetna sprawa. O to mi właśnie chodziło, tak to właśnie sobie wyobrażałem. Jestem bardzo szczęśliwy z tego, że tak to ostatecznie udało mi się zaprojektować. Posąg walecznych berietów, a raczej berietów walecznych, brama prosiaczników, kolejny pałac wodza imperatora. On jeszcze będzie otoczony tutaj parkami, tutaj również pod ten posąg troszeczkę parkami podejdę. Tu wszędzie będą alejki, ludzie będą mogli sobie spacerować pod posągiem wodza imperatora, który wzywa. Oczywiście, jeżeli chodzi o historię samego posągu, jeszcze wam o niej troszeczkę poględzę w przyszłości, jak skończę mówić w ciekawostkach o WTC. Niemniej jednak, no przyjrzyjmy się, jak on pięknie się prezentuje. Zobaczcie, widok na to całe miasto, na wieżę WTC. Zobaczymy, jak to wygląda z perspektywy najwyższych drapaczy chmur obecnego Pierdziszewa, z perspektywy First Canadian Center. Zaraz, zaraz, wygląda to, no nie mogę tak nawet obniżyć kamery, mniej więcej tak. No pięknie, zacnie, cudownie wręcz. Z perspektywy Empire State Building wygląda to dokładnie tak. No też pięknie, naprawdę. Jestem zachwycony tym, co teraz zrobiłem. Popadam w samozachwyt. Z perspektywy WTC tak się to prezentuje. Też bardzo ładnie. I z perspektywy Wieży Wolności, Freedom Tower, tak. Ładna, ładna sprawa, naprawdę. Bardzo ładna sprawa. No i co? Ile nagrywam? 28 minut. Co by teraz zrobić? Miałem zająć się na tym materiale jeszcze tymi alejkami, tymi parkami tutaj wewnątrz, ale wiecie co, że ja chyba tego nie zrobię teraz. I teraz to ja po prostu, czekajcie, włączę sobie interfejs, podprowadzę to znowu tutaj, co by to było zasilone. I powiem wam, że na razie, o kurde, a tu co się znowu podziało, cały czas nie ma pracowników, tak? Słabo, słabo, słabo. Na razie, co by materiał nie był nazbyt krótki, to jeszcze powiedzmy, że pobuduję troszeczkę, pobuduję. Chociaż no też z tego, co widzę, jeżeli patrzę na wskaźniki, no to dalej nie mam zapotrzebowania na ani na miejsca pracy, ani na nowych obywateli miasta. Smutne, ale prawdziwe.
Chętnie bym tutaj jeszcze postawił ten drapacz chmur, który planowałem tutaj zlokalizować, no ale niestety nie mam hajsiwa, tak jak wam mówiłem, on jest strasznie kosztowny, w budowie kosztuje praktycznie 2 miliony knurorubli, strasznie dużo, ale tutaj też planowałem taki nieco mniejszy, troszeczkę pośredni drapacz chmur. Niespecjalnie wysoki, on w przyszłości zniknie mi w okolicznej zabudowie i to był chyba ten, tak mi się wydaje. Tak, dokładnie, to był ten. Właśnie tutaj go planowałem zlokalizować, to też go od razu postawię. Dokładnie w tym miejscu. Pięknie, pięknie. No, na razie to wszystko jest takie ni w dupę, ni w oko. Tak jak wam mówiłem, dziwnie to się prezentuje, ale spokojna wasza rozczochrana, nadejdą jeszcze takie czasy, że to wszystko będzie miało charakter typowo koherentny, czyli będzie spójne z perspektywy zabudowy, prawda? I ten hegemon, którym jest First Canadian Center. Aj, zachwycam się ludziska, zachwycam się, ale po prostu jestem urbanistą i nawet mi nie wstyd, że się zachwycam. Lubię takie rzeczy, lubię się nad nimi rozpływać i nawet nie zdajecie sobie z tego sprawy, jak potężną dozę frajdy i znakomitej zabawy czerpię z tego, że właśnie mogę bawić się w takiej grze, jaką jest City Skylines. Dobra, na co mam zapotrzebowanie? Na nic, ale powiem wam, że zrobimy tak. Tutaj wybuduję, może nie tak zrobimy, czekajcie. To cofnę. Tutaj to cofnę. Tutaj nie będzie żadnych budynków. Tutaj mam jeszcze taki niezagospodarowany obszar, sam nie wiem czemu. I to zaimplementujemy bezpośrednio pod obszary handlowe. Cały ten sektor, całe te nieczki. No i dobra. Tutaj były biurówki, nie wiem czemu mi zniknęły. To też jest dziwne, przecież ostatnio tutaj lokalizowałem biurówki. A tutaj wydaje mi się, że zlokalizuję po raz kolejny obszary mieszkalne. Przy czym myślę, że w tym sektorze też sobie jakiś tam wieżowiec zlokalizuję. Tutaj tych wieżowców na północy naprawdę będzie bardzo dużo. To będzie takie prawdziwe centrum miasta, pełną gębą, pełną parą. Zaręczam wam to. Dobra, tutaj zrobimy... Właśnie, co by tutaj zrobić? Ja tutaj planowałem już jakiś wieżowiec, wybudować chyba nawet ten. Czy to jest ten? O kurde, on jest bardzo wysoki. Ale dobra, niech będzie ten. To w okolicy tych wieżowców będzie naprawdę dużo, więc on nie będzie niczym dziwnym z perspektywy reszty miasta. Gdzie by go dziabnąć? A, na przykład tutaj. Czemu nie? Zobaczmy, jak on wygląda. No, piękny. Taki nieco innowacyjny, troszeczkę odmienny od pozostałych drapaczy chmur okolicy. Czubek wykreowany w taką soczystą piramidkę. Naprawdę bardzo tu ładnie wygląda. I ten wieżowiec będzie po środku. Ja, no nie mogę się, po prostu oprzeć emocjom zachwytu nad tym First Canadian Center. Jak tylko uruchamiają się światła nocne, to całe oświetlenie, ten wieżowiec jest tak bajecznie oświetlony, tak pięknie wygląda. Cudowna sprawa, zobaczmy jak on wygląda z perspektywy. Znowu się rozpływam, wiem, no trudno. Kurde, jak ta gra już tutaj kratkuje, straszne. Z perspektywy, tutaj, tej ulicy, to chciałem zobaczyć. Widać go? A, no pewnie, że go widać. Taki drapacz chmur. Miałoby go być nie widać? Oczywiście, że go widać. Zobaczcie, i ten postument na samym środku. Cieszę się, że ostatecznie udało mi się doprowadzić chodniki pod ten postument. O, zobaczcie, tutaj nawet są turyści teraz. I to całkiem sporo tych turystów. Ale co tutaj robi samochód? What? Co się dzieje? Jak tyś tu, gościu, samochodem wjechał? Halo? Ja tutaj alejki dla turystów, dla ludzi podprowadziłem. Skąd tu samochód się wziął? Dor. Nie wiem. A, drugi samochód wjeżdża. Co jest? Halo? To nie ma sensu. Przecież to są alejki dla pieszych. Ludzie, co się dzieje w ogóle? What? Say what? No ja tego nie kminię. To są dopiero szalone wieprze. I co ty tym autem zrobisz? Aha, gościu sobie wysiadł, auto znikło. Wow, no dobra. Aż chciałoby się zaśpiewać szaloną piosenkę, rzecz jasna sporządzoną jeszcze przez Beatlesów, potem ją śpiewał również sam Elvis Presley, ale on ją podkradł samym Beatlesom, a brzmi ona... Turururum, dururum, dururum, dururururum, dururum, 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 dururum
wpadło prosie do szamba i chrumczy se, i chrumczy se, i chrumczy se, trufla rejcem sobie zjada. Ze smakiem go wnet zajada, bo prosie wie, że trufla chce, to przysmak jest. Oczywiście. No dziwne to, naprawdę strasznie to dziwne, nie ogarniam, czemu ludzie jeżdżą autami po alejkach dla pieszych. Zaraz, ja to jeszcze muszę zobaczyć. Co tutaj jest napisane w momencie, kiedy ja na to najeżdżam? Ścieżka brukowana. Ścieżka brukowana zapewnia większy komfort chodzenia niż żwir. Zapewniają pieszym dostęp do wybranych miejsc. No właśnie, pieszym! Więc jakim cudem tutaj przejeżdżają samochody? Nie ogarniam. Szaloni ludzie. Crazy, sexy, cool. Dosłownie. Ale ważne jest to, że całe to rondo funkcjonuje. To mnie bardzo cieszy. Na północy rondo też funkcjonuje, tylko że no kurczę, te sygnalizacje świetne. One mi w przyszłości mogą bardzo mocno tutaj naszkodzić. Nie wiem. Póki co jeszcze jakoś to funkcjonuje. Dobra. Zobaczcie, jak ładnie się to teraz oświetliło. Cała ta piramidka na górze. Ładny wieżowiec, bardzo ładny. Podoba mi się. I ludziska. Miałem przeznaczyć ten sektor pod zabudowę o wysokiej intensyfikacji. Takowoż więc właśnie zrobimy. Zobaczcie. Elegancko. Tu się wszystko ma zabudować. Pięknie ma być. A tutaj handlówki o wysokiej intensyfikacji, tu już powoli będę przechodził w taką naprawdę wysoką zabudowę. Niestety cały czas nie mam żadnego zapotrzebowania na nowych prosiaczników ani na miejsca pracy, to jest dosyć smutne. Ale przynajmniej już troszeczkę liczba populacji mojego miasta się zwiększyła, z tego co widzicie wynosi nieomal 61 tysięcy, a było już 59, w związku z czym troszeczkę to podniosłem, to mnie akurat cieszy. Gdzie oni wszyscy jadą? To mnie dziwi, zaraz, gdzie oni jadą? Tą estakadą? Na północ. A, za mapę wyjeżdżają, widzicie? Dobra. Czyli dobrze tą autostradę tutaj stworzyłem, bo to mi odciąży tą autostradę. To bardzo fajnie to zaprojektowałem, rzeczywiście. Aż sam siebie muszę pochwalić. Ha, wiem, to jest takie pluderyjne, narcystyczne, ale rzeczywiście fajnie to zaprojektowałem. Bo póki co to funkcjonuje. I wiecie, co wam powiem? Że ja te ronda troszeczkę zmienię. Bo one są tutaj trzypasmowe, kompletnie niepotrzebnie, przecież ja mogę wykreować... Ilu pasmowe? 1, 2, 3, 4, 5. Pięciopasmowe. Ronda i takie właśnie tutaj zaimplementujemy. Przepustowość ruchu będzie większa, co tu wiele mówić. O to właśnie chodzi. O tą przepustowość ruchu ulicznego, dobra. Czyli tutaj też już ruch będzie płynniejszy. Jak sprawy się mają tutaj? Tego ronda wolę nie ruszać. Ono i tak jest jeszcze większe, bo ma praktycznie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pasów, więc jeszcze więcej. Ale tego nie zamierzam nawet tykać kijem, bo ja obecnie nie jestem w stanie niszczyć sygnalizacji świetlnej, a tutaj nie ma nigdzie świateł. Gdyby mi te światła powstały, no to korki tutaj byłyby niepotycznych rozmiarów, ciągnęłyby się na setki kilometrów, naprawdę. W związku z czym nie tykam tamtego areału kijem. To bym mógł rozbudować, ale czy warto? Tutaj aż tak wielkiego ruchu ulicznego nie ma. No mimo wszystko powiedzmy, że poszerzę to rondo. Skoro już wszystkie, to wszystkie. Tego nie będziemy dyskryminować. Dobra. No i czy jeszcze gdzieś takie ronda mam? To już poszerzyłem. To już też poszerzyłem. To też poszerzyłem. Czyli wszystkie już są szersze. Bardzo mnie to cieszy. No jak tam? Zasadniczo... Aha, chciałem włączyć szybszy upływ czasu, a mam już najszybszy włączony, tak więc fajnie. Naprawdę spoko. Chciałem włączyć szybszy upływ czasu, żeby stworzyło mi się to zapotrzebowanie właśnie pod budynki, no ale kurczę... Niestety nic z tych rzeczy, tak to być nie będzie. Nie tędy droga! A co to takie? A, tutaj mogę coś stworzyć. Ale wiecie co, chyba nic nie będę tutaj robił, po prostu stworzę jakieś takie coś a la alejki. A gdzie to znowu było? Tylko mam nadzieję, że auta mi po tych alejkach nie będą jeździły. To by jeszcze było całkiem miłe. A, nie mogę tu alejki poprowadzić. A to dziwne. Dobra, w takim razie pierdyknę tutaj po prostu kilka budynków. Powiedzmy mieszkaniowych. Wow! Kamero, nie dziwacz. Obszary mieszkaniowe. Tutaj również. O, ale przez centrum
tego sektora, to mógłby jakiś tam park przechodzić. To też będzie całkiem ładne. Bo tutaj mi taka pusta przestrzeń powstała. To też niegłupim pomysłem będzie taki park. Ale, jeszcze jedną rzecz tutaj widzę, dosyć ważną. Tutaj to ja nie chcę żadnych budynków, no panowie. Apeluję o zachowanie roztropności, naprawdę. A ten jaki jest ładnie oświetlony. No rzeczywiście, mod, znaczy to nie jest mod, to jest po prostu kontynuacja rozwoju gry, czyli aktualizacja, która wprowadzała noc w tej grze, to był krok milowy. Oczywiście to strasznie obciąża komputer, procesor, te wszystkie światła i tak dalej, te wszystkie samochody, które też mają własne światła. Ale mimo wszystko myślę, że jest całkiem nieźle i że jak na mój komputer, to i tak to całkiem fajnie chodzi. Mogło być gorzej, to na pewno. Tak więc tak, natomiast już tej aktualizacji, która wprowadza zimę, nie ściągałem, bo też jest taka. I też mnie prosiliście o to, żebym to wprowadził. To by nie miało... O, jak się zakrztusiłem, dziabne herbaty. No dobra, żyję, jakoś żyję. To by nie miało sensu ludziska z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że klimat, w którym zlokalizowałem moje miasto, to jest klimat tropikalny, więc tutaj i tak by nie było opadów śniegu. Ponadto mój komp by tego po prostu nie wykorzystał fizycznie. On by umarł śmiercią naturalną. Wykitowałby chłopak, nie dałby rady. Dlatego też nawet tego nie ściągałem, bo zdawałem sobie z tego sprawę, że no komputer nie podoła, tak? Tutaj jeszcze jakieś drzewka. Co by też zacnie było. To też jest fajne, że w tej grze można ingerować w taką skalę mikro, że możecie zajmować się budową całego miasta, albo na przykład jedno pojedyncze drzewko sobie posadzić. To też jest takie urokliwe. Bardzo fajna sprawa. Tutaj też coś posadzimy. Choćby dwa takie drzeweczka, piknie. No i co? Zobaczmy statystyki tego miasta, bo już dawno w nie nie zaglądałem. Jak to... Czekaj. Cieki, breki, damki, czekaj, hopie. Hopie. Zobaczymy, jak to wszystko jest oświetlone tutaj, co postawiłem. Cyrk z Jekaterynburgu. Tak jest oświetlony. Bardzo ładnie jest oświetlona ta kopuła. O, niestety pomnik Berietów Walecznych nie jest oświetlony z tego, co widzę, ale jak alejki wokół niego poprowadzę, no to też troszeczkę światła na niego rzucą. Chociaż nie bardzo rozumiem, czemu nie jest oświetlony. Troszkę to dziwne. Może to pochodzi sprzed, ten mod na ten pomnik pochodzi sprzed aktualizacji, która wprowadza noc. Tak też może być. Tutaj bardzo ładnie oświetlona brama prosiaczników, czyli brama brandenburska. Fajna sprawa. Pałac letni. Nie, to nie był letni, to był wiosenny, zdaje się. Pałac imperatora. Też mi zależało właśnie na tej górce tutaj, żeby ten pałac mógł mieć taki cudowny widok na te wszystkie sektory aż po horyzont, żeby taki widok się z niego rozpościerał na całe miasto poniżej. Też niektórzy z was mi pisali, że jak to ma być, że imperator ma pałac na równi z obywatelami Grzechosławii, przecież imperator to powinien mieć pałac wyżej. No to już macie pałac wyżej, a to nie jest jedyny pałac. Obecnie wódz ma już trzy pałace. Jeden jest tutaj, to jest pałac letni, przy plaży, elegancko, idylicznie, cudownie, z widokiem na potężną zabudowę miasta. Zobaczcie, cudownie się to prezentuje. Drugi pałac, no to rzecz jasna jest główny pałac, który też wam pokazywałem. Tutaj to jest moja główna siedziba w formie białego domu. Też bardzo ładnie wygląda. O, jak ta gra kratkuje! No i trzeci pałac tutaj, na razie za miastem, ale w przyszłości tutaj też będzie miasto i sektory parkowe. Bardzo ładna sprawa. Wow, zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Te wszystkie wieżowce i to WTC tam na dystans z oddali i to First Canadian Center. Przepraszam was, zdaję sobie z tego sprawę, że na tym materiale dosyć długo się zachwycałem tym wszystkim. No i tutaj rzecz jasna, wódz imperator wzywa. Pomnik, też ładny. Przepraszam was za to, że tak się zachwycam. Zdaję sobie z tego sprawę, że dosyć długo się na tym materiale zachwycałem. No ale materiał też będzie dosyć długi, bo z tego co widzę już nagrywam 44 minuty. A to jeszcze przecież nie koniec, tak więc nie powinniście z tego powodu narzekać. Już powolutku, powolnymi krokami kreuje się zapotrzebowanie na budynki mieszkalne. Bardzo mnie to cieszy. Wyburzymy takie niepotrzebne struktury. Mm,
Okej. No i co? Jak się sprawy mają, jeżeli chodzi o takie obszary mieszkalne? No, widzę, że obszary mieszkalne dosyć szybko już pod tą zabudowę wchodzą, w związku z czym myślę, że mogę sobie pozwolić na wykreowanie kolejnych. Tak mi się coś wydaje, wiecie? Czyli teraz tak, myślę, że, przynajmniej mam taką nadzieję, zaraz się przekonamy, czy mogę zniszczyć to? Tak, bo to już nawet do nikogo nie prowadziło, czyli mogę. Czyli mogę to zniszczyć i tutaj bym wykreował po raz kolejny obszary mieszkalne. Mieszkalne powiedziałem. O, widzicie? Może nawet nie, może nawet przesadziłem. Niech one aż tak blisko tego parku nie podchodzą. Parku, który z tego co widzę jest taki troszeczkę koślawy, kompletnie niepotrzebnie. Przecież ta ulica, ta alejka może podchodzić również tutaj. To będzie znacznie efektywniejsze teraz. No, teoretycznie muszę jeszcze troszeczkę cofnąć obszar zabudowy. Ale to nie jest problem. Dobra, tak to właśnie będzie. Tutaj jeszcze budynek, nawet nie mogę. No to też parki wykreujemy tutaj, ludziska. Niech te parki tutaj będą, ładnie się prezentują. Nie mam nic przeciwko. Jednym słowem, to chcę wam przekazać. Czekaj, czekaj. O, tak to zrobimy. Tak, i tutaj, a niech przechodzi ta alejka nawet w ten sposób. Troszeczkę drzew. Jakiś krzaczorów. Ty, to ci kliknąłem. Dobra. Troszeczkę palemek przy cmentarzu. Też się ładnie będą prezentowały. No i zacnie. I zacnie. Taki zielony sektor mi powstał. Bardzo fajnie. A tutaj znowu obszary mieszkalne. O wielkiej intensyfikacji. Czekaj, 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 czekaj. Co by to tak w miarę równo było? O, widzisz, o to mi właśnie chodziło. Obok First Canadian Center też będę musiał te parki podprowadzić. A może już nawet teraz to zrobię, bo tam też mi taka polanka powstała, taki placyk. W związku z czym zrobimy tak. O. I tutaj tak. I tutaj by to wypadało podprowadzić w ten sposób. Tutaj to przeprowadzę tak. I tak. Tak jakoś fikuśnie. O. Na przykład coś w ten deseń, no. Trochę to dziwne, pokraczne, ale myślę, że może być. O, coś takiego. I tutaj również będzie park. Drzewa. Tutaj myślę, że palmy posadzę. Sporo ładnych palemek. Proszę bardzo. Też troszeczkę takich drzew. No myślę, że jest naprawdę ładnie. Zaczniem to godnym i sprawiedliwym. Dobra. Czyli tak to wygląda. Tutaj niestety sytuacja cały czas jest dosyć mocno opłakana. Zobaczcie. Te obiekty cały czas tutaj kuleją. Cały czas mam zbyt mało pracowników. Jak się sprawy mają, jeżeli chodzi o tą podstawówkę, co? No, podstawówka za niedługo będzie przepełniona, więc już będę kreował właśnie tą siłę roboczą nieco mniej ambitną, która nie jest tak wyedukowana. Dobra, tutaj mi jeszcze sektory zostały. Myślę, że mogę spokojnie również zaimplementować pod obszary mieszkalne o wysokiej intensyfikacji. Tutaj na dobrą sprawę mogę zrobić to samo. O, powiedzmy tak. O. Tutaj będą parki, czyli jest dobrze. No, i powiem wam, że jakoś to zaczyna wyglądać. Powiem wam, że naprawdę jakoś to zaczyna wyglądać ta moja północna dzielnica miasta. Spójrzmy jeszcze raz na panoramę, która roztacza się z tego ogromnego wzgórza. Cudowne, po prostu cudowne, naprawdę. Jakie to będzie piękne, kiedy ja już skończę całą dzielnicę. Wow. To będzie naprawdę przepiękne. To będzie robiło wrażenie. Ale dobra. Pozwólcie, że standardowym zwyczajem tutaj zrobię cięcie, co by sobie zapisać, co by mi stan gry nie uciekł. Nagrałem już 50 minut, więc zasadniczo tutaj mógłbym zakończyć cały materiał, ale nie będę wam takiego knura podkładał pod nogi. Myślę, że jeszcze troszeczkę o ciekawostkach poględzę, tak? Więc zaraz do was wracam.
Ostatnio ględziłem wam o historii drapaczy chmur, jakimi były wieże WTC, czyli World Trade Center, Światowe Centrum Finansowe. Na dobrą sprawę zacząłem przechodzić na tematy odnośnie tego, jak wyglądała końcowa historia owych wysokościowców, co ostatecznie spowodowało, że one się zawaliły. Opowiadałem wam o tym, że rząd Stanów Zjednoczonych ma swoją wersję wydarzeń, natomiast specjaliści z zakresu nośności takich konstrukcji mają swoją wersję wydarzeń. I te dwie wersje wydarzeń absolutnie nijak się nie pokrywają ze sobą, nawet w najmniejszym stopniu. Specjaliści, konstruktorzy, architekci, najbardziej uznane autorytety na terenie całej naszej kuli ziemskiej zarzekają się, że zwykłe wlecenie samolotu w taką strukturę nie mogło spowodować jej zawalenia i musiał być jeszcze jakiś zewnętrzny czynnik, natomiast rząd USA uznał, że sprawa jest zamknięta. Na dobrą sprawę, kilka dni po zamachach sporządzono już rządowe raporty FBI o tym, co się dokładnie wydarzyło, gdzie było napisane, kto co zrobił, kiedy zrobił, jaki to miało wpływ na nośność konstrukcji, dlaczego i tak dalej, i tak dalej. Na dobrą sprawę to wyglądało tak, to było sporządzane w takim pośpiechu, że sprawiało wrażenie, jakby rząd USA już te raporty miał znacznie wcześniej, już nimi dysponował wcześniej, a potem tylko je przedłożył do publicznego wglądu. A i przy okazji te raporty nie trzymały się kupy dupy. W momencie, kiedy konstruktorzy zobaczyli to, co zdaniem rządu USA było zawaleniem owych wież, parchnęli śmiechem, bo to po prostu się nie kleiło. W przypadku wielu nauk bywa różnie, w przypadku samej historii bywają różne wersje wydarzeń, bo ja coś odczułem inaczej niż druga osoba i obydwaj możemy opowiadać o tej samej historii, którą przeżyliśmy w tym samym momencie, obydwaj możemy mówić prawdę, ale mimo wszystko mówić o tym zupełnie inaczej. Wiele innych nauk ma dokładnie tak samo, ale w przypadku wiedzy architektonicznej tak nie jest. Wszystkim rządzą twarde matematyczne obliczenia. Obliczenia są jedne, nie da się ich w żaden sposób zmienić, zmodyfikować, nie da się obliczyć tego samego na dwa różne sposoby, żeby wyszły dwa różne wyniki. W związku z czym, kiedy specjaliści zaczęli obliczać nośność tej konstrukcji i to, jaki wpływ miało uderzenie w nią samolotu, wyszli z założenia, że to nie miało żadnego przełożenia na zawalenie się owych struktur. I prawdopodobnie dlatego po dziś dzień 65% Amerykanów nie wierzy w oficjalną wersję rządu Stanów Zjednoczonych z 11 września. Bo tak jak wam mówiłem, dla rządu wszystko jest proste, łatwe, oczywiste. Oni uważają, że samoloty wleciały, że to była Al-Kaida. Od razu wiemy, o co chodzi, więc wysyłamy momentalnie wojska do Iraku. Natomiast dla społeczeństwa i specjalistów to już takie oczywiste nie było i jest masakrycznie dużo niejasności całej tej sytuacji. Jest makabrycznie dużo nieprawdopodobnych zdarzeń, rzeczy wręcz nierealnych i z całej tej historii jest również bardzo wiele takich nieprawdopodobnych zbiegów okoliczności. Tak jak wam mówiłem, główny instytut konstrukcyjny British Steel and Buildings Research Establishment stworzył swoje własne prywatne raporty odnośnie tego, co się wydarzyło 11 września i przeczytam wam, zacytuję tutaj, nawet nie sparafrazuję, ale zacytuję dokładnie słowo w słowo ostatnie zdania ich raportów. Cytuję: podsumowując całą wiedzę tematyczną oraz obliczenia dotyczące obiektu badań, orzekamy, iż zarówno pożar wywołany rozlaniem paliwa lotniczego, jak i uderzenie samolotów pasażerskich Boeing 767 nie było bezpośrednią przyczyną utracenia stabilności konstrukcji, ani tym bardziej zawalenia się żadnej z trzech najwyższych wież Światowego Centrum Handlu. Koniec, kropka. Specjaliści są zdania, że fizycznie się tak nie dało. Do tego wszystkiego moglibyśmy dodać jeszcze ten subtelny fakt, iż tego feralnego dnia, kiedy doszło do owej katastrofy, momentalnie Nowojorczycy zaczęli podchodzić do owych budynków. Nikt wtedy nie uciekał z Dolnego Manhattanu, bo ludzie nie myśleli, że to się może zawalić. Byli pewni, że to przetrwa. W związku z czym osoby, grupki poszczególnych osób, obserwatorów zaczęły okalać wieże WTC, zaczęły je sobie pokazywać palcami, oglądać to, co się dzieje na tych wysokich piętrach w okolicach 70-80 piętra. Na dobrą sprawę to wszystko zaczęła rozganiać policja. Na boki przy okazji przyjechali sami strażacy, wręcz tysiące strażaków, którzy zaczęli wchodzić do tych wież. Dlaczego oni tam w ogóle wchodzili? No właśnie dlatego, że wiedzieli, że one się nie zawalą. Inaczej nikt by tam tych ludzi nie pchał. No ale dobra, zaczęli tam wchodzić, no i w pewnym momencie nadeszła taka chwila przełomowa,
kiedy całym Dolnym Manhattanem wstrząsnęła seria potężnych eksplozji. I taką kawalkadą świadkowie mówili, że czuli się tak, jakby seria piorunów uderzyła w same wieże WTC. Nie wiedzieli, co to jest, natomiast strażacy nie mieli specjalnie wielkich wątpliwości. Oni orzekli, tego samego dnia zaznaczam, że to była kwestia ładunków wybuchowych i że cała konstrukcja była zaminowana. I gdybyście obejrzeli sobie archiwalne materiały, które były sporządzone przez dziennikarzy, którzy przyjechali w ten rejon Nowego Jorku i na żywo nadawali to, co się dzieje właśnie z kompleksem WTC, wtedy te informacje jeszcze nie były ocenzurowane i one na żywo leciały zarówno na teren całych Stanów Zjednoczonych, jak i były na żywo emitowane na całej kuli ziemskiej, również w Polsce były one emitowane, ja pamiętam, jak ja to oglądałem. Co prawda wtedy miałem 11 lat, ale bardzo dokładnie zapamiętałem te słowa. Były wywiady ze strażakami, którzy stali właśnie na terenie działki WTC i mówili prosto z mostu, że budynki były zaminowane, że były eksplozje, że budynki zostały zdetonowane i to było kontrolowane wyburzenie. I również takie informacje na samym początku, zanim doszła do głosu rządowa cenzura, przepłynęły do mass mediów. Gdybyście słuchali tego, co mówili w CNN, w takich największych amerykańskich telewizjach, wszędzie powtarzał się ten sam schemat, że ludzie mówili o tym, iż to był zmasowany atak terrorystyczny, że nie dość, że w wieże wleciały samoloty, to jeszcze w dodatku ktoś tam podłożył ładunki wybuchowe i je zdetonował, co dodatkowo osłabiło konstrukcję. Oczywiście dzisiaj bardzo ciężko jest dobrnąć do takich materiałów, bo tak jak mówię, to wszystko zostało ocenzurowane. Ale dawniej ta pierwsza, pierwotna wersja wydarzeń wyglądała właśnie tak. I sami Nowojorczycy, mieszkańcy Manhattanu, którzy tam byli wokół cyklonu właśnie o tamtej godzinie na terenie samego Dolnego Manhattanu, również nie pozostawiali nam wiele wątpliwości. Oni mówili, że było słychać serię eksplozji. Oczywiście rząd Stanów Zjednoczonych specjalnie się nie wzruszył takimi zeznaniami. Specjaliści z FBI uznali, że to wszystko było kwestią restauracji, które były zlokalizowane na czubkach wież WTC. No i na dobrą sprawę, jak doszło do pożaru, to na pewno w tych restauracjach zaczęły eksplodować zbiorniki z gazem, na wskutek czego na dole u podnóży budynków było takie wrażenie, że ktoś budynki detonuje. Oczywiście jest to bujda, bo restauracje były po pierwsze na górnych piętrach samych wież, a nie tam, gdzie uderzyły samoloty, w związku z czym na górze żadnego pożaru nie było. Ponadto konstrukcja tych wieżowców była tak zaprojektowana, że właśnie w momencie, kiedy te zbiorniki z gazem eksplodują, żeby nikomu nic się nie stało. Ludziska, one były tak obmurowane, że z dołu nawet byście tego nie usłyszeli, gdyby one eksplodowały. Po raz kolejny, kiedy specjaliści usłyszeli tą informację, którą rozpowszechniło FBI, prychnęli śmiechem. To się nie trzymało kupy dupy. W dodatku, na początku było słychać tą serię eksplozji i momentalnie po kilku sekundach od momentu owej serii wieżowce się zawaliły. Po prostu, fizycznie rypnęły w dół. Najpierw jedna, potem druga. No i można teraz zacząć spekulować, co się wydarzyło, dlaczego tak się wydarzyło, dlaczego w kompleksie WTC zawaliły się trzy drapacze chmur, podczas gdy samoloty wleciały tylko w wieżę pierwszą i wieżę drugą. Ludziska, samolot uderzył tutaj, samolot uderzył tutaj. I te wieże się zawaliły, ludzie stali na ulicach Manhattanu, na tej ulicy bezpośrednio stali, patrząc się na gruzowisko wież WTC, pokazując sobie palcami to, co się dzieje, a za ich plecami w tym momencie nagle bez powodu, ni z gruchy, ni z pitruchy zaczęło się zawalać jeszcze WTC-7, czyli dokładnie ten wieżowiec, który tutaj widzicie. Wieżowiec, który co ciekawe był bezpośrednią własnością FBI. Po dziś dzień nie wiadomo, czemu on się zawalił. Po raz kolejny rząd Stanów Zjednoczonych przedstawił oficjalną wersję wydarzeń, no bo dla rządu Stanów Zjednoczonych nie było wątpliwości, co tam się wydarzyło. Specjaliści od razu wiedzieli, FBI od razu sporządziło raporty, że odłamki jednego z samolotów przeleciały tutaj, wbiły się w konstrukcję tego wieżowca i również spowodowały jego zawalenie. No jest to bujda. Po prostu to jest taka bujda, to jest tak głupie wytłumaczenie, że nawet osoba, która nie ma zielonego pojęcia o konstrukcjach budowlanych i o tym podobnych obliczeniach, zdaje sobie z tego sprawę, że to jest po prostu bujda na resorach, że to się nie trzyma kupy dupy. Takie wytłumaczenie jest po prostu idiotyczne.
Do tego wszystkiego należałoby dodać ten subtelny fakt, iż amerykańscy przedsiębiorcy, ci najwięksi potentaci, właściciele potężnych spółek akcyjnych, wiedzieli z wyprzedzeniem, że WTC się zawali. Dlaczego? Dlatego, że ruchy na amerykańskiej giełdzie pokazywały, iż te spółki, które miały stracić na takim zamachu terrorystycznym, zaczęły potężnie lecieć w dół na wartości swoich akcji, bo ludzie zaczęli się tych akcji wyzbywać, natomiast te spółki, które na tym zyskały, na przykład przemysłu zbrojeniowego, ich akcje poleciały, poszybowały w górę. Dlaczego? Wytłumaczenie jest tylko jedno. Po prostu określeni przedsiębiorcy Stanów Zjednoczonych wiedzieli, byli wcześniej poinformowani o tym, że dojdzie do takiego pseudozamachu. Oni zdawali sobie z tego sprawę, kto na tym zyska, kto na tym straci, i już spekulowali z wyprzedzeniem, biorąc pod uwagę te właśnie wydarzenia, które jeszcze się nie wydarzyły, podkreślam. Niezależnie od tego, jakby rząd Stanów Zjednoczonych nie chciał tego tłumaczyć, to nie da się tego wyjaśnić w inny sposób niż to, że ktoś dał komuś cynk. Po prostu odpowiednie osoby już o tym wiedziały. Giełda amerykańska o tym wcześniej wiedziała. Władze Stanów Zjednoczonych również o tym wcześniej wiedziały, bo cały kompleks WTC na kilka tygodni przed zamachem został oddany pod dzierżawę na kolejne 99 lat, został sprzedany za 3,25 miliarda dolarów. 3,25 miliarda dolarów na kolejne 99 lat. Akurat dziwnym trafem na 2 tygodnie przed zamachami rząd Stanów Zjednoczonych, rząd samorządów terytorialnych pozbył się całego kompleksu, po prostu go sobie sprzedał. Efektem czego na dobrą sprawę tenże rząd nie stracił na tym nic. Ale prywatni przedsiębiorcy, którzy to wydzierżawili, już jak najbardziej na tym byli stratni. Do tego wszystkiego należałoby dodać jeszcze ten subtelny fakt, iż na kilka dni przed zamachami z 11 września cały kompleks WTC został wyludniony, po prostu FBI obwołało ewakuację owego kompleksu. Oficjalnie powodem owej ewakuacji było to, żeby przetestować pewne systemy bezpieczeństwa, żeby sprawdzić instalacje, ale nieoficjalnie prawda jest taka, że wszyscy pracownicy i osoby przyjezdne, wszyscy petenci zostali ewakuowani i nie byli wpuszczani do tych wież, a i do całego kompleksu WTC przez cały tenki dzień. Natomiast rządowi agenci FBI mogli tam sobie robić, co tylko dusza zapragnęła. Nikt nie sprawdził, co oni tak naprawdę tam robili tego konkretnego dnia. Kolejnym faktem jest, bardzo dziwnym, niefrasobliwym faktem dla Stanów Zjednoczonych, jest to, iż na kilka dni przed zamachami z 11 września pod wieżę WTC, w czeluści owej konstrukcji, przypominam wam, że pod tymi wieżami były wielopiętrowe podziemne parkingi, praktycznie 10-piętrowe podziemne parkingi, zaczęły wjeżdżać kawalkady rządowych ciężarówek oznaczonych jako FBI. Wjeżdżać i wyjeżdżać, wjeżdżać i wyjeżdżać, i tak przez cały dzień, powodując korki na Dolnym Manhattanie. Całe kawalkady ciężarówek rządowych. Po co one tam kursowały, po dziś dzień nie wiemy, ale faktem historycznym jest to, iż w czeluściach kompleksu WTC, jako że to była giełda finansowa, znajdował się Bank Ogólnoświatowych Rezerw Finansowych w sztabkach złota, po prostu w złocie. To nie były rezerwy Stanów Zjednoczonych, tylko najczęściej innych zewnętrznych krajów, którym się przelewało, czyli potentatów petrochemicznych. To były rezerwy finansowe w sztabkach złota takich krajów jak Dubaj, takich krajów jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, jak Irak i tak dalej, i tak dalej. Głównie takie kraje właśnie lokalizowały swoje zbytki finansowe pod kompleksem WTC. Zbytki w postaci sztabek złota. Te rezerwy były największymi na świecie rezerwami złota, jakie kiedykolwiek zostały wykreowane przez człowieka. To były setki miliardów dolarów. W momencie, kiedy wszystko się zawaliło, kiedy wszystko rypnęło, odgruzowano te całe struktury, działki, okazało się, że nagle całe to złoto wyparowało. Oczywiście jakieś tam egzemplarze odnaleziono, jakieś pojedyncze sztabki, ale to była niepotycznie mniejsza kwota od tej kwoty, która tam była zlokalizowana. Całe to złoto po prostu wyparowało. Co ciekawe, jeżeli chodzi o te wydarzenia i o to, co było powodem zniknięcia tego złota, tutaj już rząd Stanów Zjednoczonych się nie wypowiedział. Nie miał żadnej oficjalnej wersji wydarzeń, no bo akurat w tym zakresie nie da się nic logicznego wymyśleć. No co mieli powiedzieć, że to złoto wyparowało? Jeżeli tak, no to byłoby to pierwsze w historii
świadectwo tego, iż taki metal szlachetny może wyparować podczas kiedy dojdzie do pożaru i zawalenia się jakiegoś drapacza chmur. Ale faktem jest, że te całe rezerwy złota po prostu zniknęły. Bank opustoszał. A i przy okazji faktem jest, że to właśnie dlatego w dzisiejszym świecie jesteśmy świadkami tego, iż szeroko pojęci potentaci petrochemiczni, te kraje Bliskiego Wschodu, właśnie świetnym przykładem jest choćby Dubaj albo Arabia Saudyjska, już nie magazynuje swoich zbytków finansowych tak jak to robiła dawniej. No bo skończyło się to dla nich niedobrze. Okazało się, że nawet Ameryka może ich okraść. Dlatego w dzisiejszych czasach oni już tego nie magazynują, ale inwestują na bieżąco w gospodarkę. I to właśnie dlatego, na wskutek wydarzeń, które miały miejsce 11 września 2001 roku, na wskutek tychże wydarzeń, jako echo tych wydarzeń, współcześnie na Bliskim Wschodzie jesteśmy świadkami usypywania tych wszystkich bogatych wysp turystycznych, jak Wyspa Palma, Wyspa Świat, budowy tych potężnych hoteli, tych ogromnych kompleksów biurowych, tych najwyższych drapaczy chmur na świecie, jak Burj Dubai, a i przy okazji innych, właśnie dlatego, że potentaci petrochemiczni już nie ufają Stanom Zjednoczonym po 11 września i już nie chcą tam lokalizować swojego kapitału. No i co? Do tego można by było jeszcze dodać inne dziwne zbiegi okoliczności, tak jak ten fakt, iż akurat dziwnym trafem ten samolot, który miał uderzyć w Biały Dom, bo też taki był, nie wiem czy wiecie, akurat spadł do lasu i w ten Biały Dom nie uderzył, do niego nie doleciał. Akurat dziwnym trafem drugi samolot, który miał uderzyć w Pentagon, uderzył w takie skrzydło Pentagonu, gdzie nie było ani jednego człowieka, ani żadnych ważnych, istotnych dla rządu USA dokumentów, bo całe to skrzydło było remontowane. A co ciekawe, mieszkańcy okolic mówili, że żadnego samolotu nie widzieli, że rzeczywiście była jakaś eksplozja, potem śmierdziało czarnym prochem, ale żadnego samolotu nigdzie nie widzieli. Po raz kolejny nie ma żadnej dokumentacji, która pozwalałaby nam sądzić, że tam spadł samolot. Dlatego, że wszystkie materiały z pobliskich kamer komercyjnych, na przykład kamer pobliskich stacji benzynowych, które były zlokalizowane nieopodal Pentagonu oraz innych zabudowań, zostały zarekwirowane przez FBI. Tak więc no po raz kolejny jest to dziwna sprawa i tak dalej, i tak dalej. Do tego należy również dodać ten soczysty fakt, iż wojna w Iraku była na korzyść rządu Stanów Zjednoczonych, bo jeżeli mamy wojny, no to opłaca nam się kreować dalsze zbrojenia, przemysł zbrojeniowy kwitnie, a przypominam wam, że USA jest największym producentem broni, szeroko pojętej broni na całej naszej kuli ziemskiej. Niecała ta broń jest wykorzystywana przez same Stany Zjednoczone. Potężna lwia część tych wszystkich militariów idzie na eksport. Jeżeli na świecie nie ma wojny, Stany Zjednoczone popadają w straty. Im to nie jest na rękę, im to nie jest w smak, bo w tym momencie zewnętrzne kraje tych zbrojeń nie kupują. Ale jeżeli gdzieś jest wojna, jeżeli ludzie się boją, jeżeli podtrzymuje się ogólnoplanetarne poczucie strachu, no to wtedy interes się kręci, hajsiwo się zgadza. O, teraz jeszcze kolejna taka niejasność przyszła mi do głowy. Ludziska, wyobraźcie sobie, że w momencie, kiedy WTC się zawaliło, momentalnie na cały ten obszar również ściągnęło FBI, zatrudniło prywatne firmy, które miały momentalnie odgruzować ten teren, no i wywieźć do hut te stalowe elementy pochodzące z owych wysokościowców, z owych ponad 100-piętrowych kolosów. I co ciekawe, pomimo tego faktu, iż bardzo szybko to gruzowisko zaczęło być uprzątane, no to na dobrą sprawę i tak do opinii publicznej przepłynęły takie informacje, iż te prywatne firmy również miały pewne wątpliwości co do wyglądu stalowych dźwigarów i tego stalowego kręgosłupa z wnętrza wież WTC. Z zeznań świadków wynikało, że te dźwigary wyglądały tak, jakby były przecięte przez materiały wybuchowe. W związku z czym no również pozostawia to troszeczkę niejasności, no i nasuwa nam się pytanie, dlaczego tak było? Dlaczego tak to właśnie wyglądało? Tyle pytań, tak mało odpowiedzi, prawda? Dlatego też większość Amerykanów nie wierzy w oficjalne zapewnienia rządu Stanów Zjednoczonych. Około 60-65% Amerykanów uważa, że zamachy z 11 września to była misternie sporządzona akcja dywersyjna, która miała na celu właśnie wprowadzenie
ogólnoświatowych morale w stan zachwiania, a i przy okazji wykreowanie potężnego konfliktu zbrojnego na wielką skalę, żeby ten przemysł uzbrojeniowy znowu rozhulać, żeby USA nie miało problemów finansowych. Jeżeli w to nie wierzycie, macie do tego pełne prawo, jeżeli w to wierzycie, również macie do tego pełne prawo. Jeżeli chodzi o mnie, ja całe lata mojego życia poświęciłem na to, żeby zgłębiać wątek. Muszę przyznać, że to, co ja tutaj wam przedstawiłem, ta historia, którą wam przytoczyłem, to jest tak naprawdę kropla w morzu. Niejasności, niedopowiedzeń, dziwnych zbiegów okoliczności, nieprawdopodobnych zdarzeń w całej tej sytuacji jest znacznie, znacznie więcej. Dlatego też ja osobiście, starając się zachować racjonalność i oceniając w sposób jak najbardziej logiczny te wszystkie wydarzenia, jestem w stanie określić, że no nie, po prostu zbyt wiele rzeczy tam ze sobą nie współgra, zbyt wiele rzeczy tam nie pasuje i ja nie wierzę w oficjalną wersję wydarzeń rządu Stanów Zjednoczonych. Natomiast, tak jak mówię, jeżeli ktoś ma inne zdanie, ma do tego również pełne prawo. Notabene też, jeżeli chodzi o kreowanie rynku zbrojeń, ogólnoświatowego rynku zbrojeń i historii wojen, też musimy wziąć pod uwagę choćby ten fakt, iż Stany Zjednoczone w swojej przeszłości już miały takie epizody, że atakowały same swoje miasta. Na przykład flota amerykańska ostrzeliwywała porty swoich miast i zabudowania swoich przybrzeżnych miast, żeby uwikłać właśnie ten kraj w jakąś wojnę. Były już takie epizody, tak choćby została zapoczątkowana potężna wojna z Hiszpanią, po prostu amerykańska flota zaczęła ostrzeliwywać swoje własne miasta, żeby wdrożyć się w kolejną wojnę, którą akurat chciano rozpocząć. Prawda? Potem winę zwalono na naszych wrogów, a tak naprawdę to byli nasi właśnie ludzie. Zresztą tak samo było w przypadku historii Europy, choćby II wojny światowej. No czemu III Rzesza wkroczyła na teren Polski w 1939? Dlatego, że upozorowano atak na granicę III Rzeszy. I Hitler do opinii publicznej przekazał takie informacje, że to Polska była agresorem, że to Polska zaatakowała III Rzeszę, a Niemcy tylko się bronili, a najlepszą obroną, jak wiemy, jest atak. Podobnie mogło być w przypadku historii z 2001 roku. Nie mówię, że tak było, chociaż ja uważam, że jest to bardzo, bardzo prawdopodobne i osobiście wierzę właśnie w taką wersję wydarzeń. Jeżeli kogokolwiek ciekawią w ogóle takie realia, proponuję wam obejrzeć film, który daje do myślenia. Jest to Pan Życia i Śmierci z Nicolasem Cage'em. Jest to film oparty na faktach autentycznych, który pokazuje, jak działają ogólnoświatowi handlarze bronią palną. Nie będę wam spoilował historii owego filmu i tego, jak on się kończy, niemniej jednak film w jednoznaczny sposób pokazuje nam, że największym handlarzem broni na świecie jest po prostu prezydent Stanów Zjednoczonych. Nie da się tego zanegować, to są po prostu dane statystyczne, tyle w temacie. W związku z czym, jeżeli jest wojna w Ameryce Południowej, Stany Zjednoczone na tym zyskują. Jeżeli jest wojna na Bliskim Wschodzie, Stany Zjednoczone na tym zyskują. Jeżeli mamy wojnę w Azji albo w Europie, Stany Zjednoczone również na tym zyskują. Tyle w temacie. Dobra. Na kolejnych materiałach będę już ględził o czymś zgoła odmiennym. Może troszeczkę wam jeszcze poopowiadam o samym WTC, ale już z perspektywy samej konstrukcji i różnych ciekawostek, śmiechostek. Natomiast kwestie teorii spiskowych pozostawiam już samym sobie. No i mam nadzieję, że wam się ten materiał podobał. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem, nie zaględziłem. Wow, zobaczcie, kolejne dzielnice miasta się zabudowują. Bardzo mi się podoba. Wiem, że to już wielokrotnie mówiłem, ale bardzo mi się podoba to First Canadian Center. To jest piękne miejsce na zlokalizowanie owego wysokościowca. Zresztą zobaczcie, budynki wyglądają na potężne. Zarówno ten First Canadian Center, jak i WTC wygląda na potężny kompleks, ale mimo wszystko, jeżeli przybliżymy kamerę, to zobaczcie, tutaj już się kończy jego dach. Przesuwam kamerę w tym samym miejscu na WTC. Zobaczcie, dopiero jesteśmy w połowie. W związku z czym to jest zupełnie inna wysokość tych drapaczy chmur. Nieprawdopodobna sprawa. Dobra, ględzę. Na tym materiale sporo było ględzenia, tak więc czas najwyższy, aby się z wami pożegnać. Tak jak mówiłem, mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Widzimy się w kolejnych odcinkach z tej i innych serii na moim kanale. Hej ludziska!